witam serdecznie. Dzisiaj to już ostatni, że tak powiem, update z odpalania akwarium. Znaczy kilku akwariów. Jak widać tutaj, do tego akwarium trafiły kiryski pigmejki. Tutaj z przodu mają taką właśnie plażę, żeby sobie mogły żerować, właśnie przesiewać ten piasek. Obok trafiły endlerki. Tutaj te endlerki powychodziły mi z Blue Japanów, takie żółte czy też złote, jak to woli. I właśnie chciałbym pociągnąć tutaj taką linię tych endlerków. Zobaczymy, co będzie wychodzić, jak pojawią się młode. Tutaj w tym akwarium ma około tygodnia, ale tu nie jest problem, bo jest woda ze starego akwarium plus gąbka, także już z biologią ze starego akwarium. Jak widać, jest tylko jedna samica gupika, która właśnie ma tu się wykocić. Czy mam nadzieję, że się wykoci. Chciałbym właśnie od niej młode. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No już w ogólnym akwarium samce nie dawały jej spokoju, więc odsadziłem już ją tutaj, żeby miała trochę chwilę wytchnienia. Aha, jeszcze tutaj do tych akwarii. Chociaż tutaj akurat nie wiem, czy będzie widać. A nie, nie widać nigdzie. A zostały też wpuszczone krewetki. Plus chyba dwa czy trzy małe zbrojniki. Tak samo tutaj. Wszystko jak na złość się pochowało w tyle. Krewetki, jakie tu zostały wpuszczone, to Aura Greeny, które posiadam. Do kolejnego akwarium, już z tych większych, także trafiły już ryby. Wrzuciłem tu oczywiście platynki plus kiryski i 3 czy 4 gupiki. O, tam platynki akurat się chowają. A jak widać, pandy sobie siedzą, jest już wieczór, a kiryski te szmaragdowo-ogonowe są bardzo, bardzo, bardzo ruchliwe. Non stop w ruchu. W porównaniu do nich to pandy są bardzo niemrawe. No i tu jak widać, platynki pływają. Niestety jedna z platynek, nie widziałem tego wcześniej, ale chyba też podczas łapania w sklepie albo została jakoś przetrącona, albo nie wiem, przyduszona, no nie widziałem tego. I dosłownie wygląda, jakby ktoś ją wygiął. No i nie jest już w najlepszym stanie. Także prawdopodobnie mi też padnie. No niestety nie zauważyłem tego. W tamtym akwarium, w którym były poprzednio, właśnie nie widziałem tego. Znaczy widziałem, że jakoś dziwnie pływa, ale widzę, coraz bardziej się pogarsza. Także prawdopodobnie padnie. Szkoda mi bardzo, no ale co zrobię. A jeszcze trafiły tutaj oczywiście krewetki też. A tutaj akurat jedną widać. Tam gdzieś się odbija, to też są kolejne. I chyba jeden mały zbrojnik przez przypadek też tu trafił. No i dzisiaj też zalałem kolejne akwarium, właśnie te ostatnie. Oj, cytrynka tam leży. I
Jest tu w 100% zalana stara woda, ale niestety nie miałem już, że tak powiem, gąbki z biologią, tylko jest świeża gąbka, świeży filtr, więc i tak będzie sobie akwarium dojrzewać. Robiłem je tak samo jak poprzednio. Także woda, do wody dodałem bakterie, jak widać liście, szyszki. Aha, tu jeszcze trafi, bo nie mam akurat już tej ziemi, taka jaka tu jest, w tym akwarium. Niestety nie mam tej ziemi i muszę po prostu poczekać, aż dokupię i też ją tam dorzucę. Także będzie tak samo jak tutaj, że tak powiem, taka plaża dla kirysków, plus taka ciemna ziemia. No i tutaj przy zakupie jedno z akwarium jest, że tak powiem, trzaśnięte. Sprawdzałem szczelność tego akwarium, no niby jest ok, ale nie będę ryzykował i w jakiejś wolnej chwili podejdę do szklarza, aby dociął mi taką szybę i po prostu sam ją wymienię. Tą wytnę, wkleję na nowo dobrą szybę i będzie ok. No ale moja nieuwaga. O, jeszcze raz rzut na kiryski. Teraz akurat wszystkie się widzę zebrały. Nie wiem, co one tam robią, ale tam tak długo wachlowały, że aż widzę dziurę wykopały w podłożu. No nic, dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.